W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa. W dniu dzisiejszym będziemy kontynuowali temat związany z ordynacją kobiet, co Pismo Święte mówi na ten temat, jakie są trendy, jakie są oczekiwania, co mówią na to teologowie, pastorowie, księża. Następnie, co mówią na ten temat szczerzy wyznawcy, szczerzy badacze Pisma Świętego, których ta sytuacja bardzo niepokoi. Mamy oczywiście głębokie przekonanie, że należy coś z tym zrobić i dlatego też zdrowa krytyka powinna być, zdrowe dyskusje, nie polegające na jakimś szarpaniu się, oszczernianiu, czy też stosowaniu różnych takich niedozwolonych chwytów, lecz przede wszystkim na to, aby znaleźć prawdę Bożą. Co na ten temat mówi Pan Bóg? Co mówi z kart Pisma Świętego, Duch Święty oraz co nam ta ordynacja właściwie da. Kiedy patrzymy na obecne chrześcijaństwo, widzimy, że wiele rzeczy chrześcijanie, czy też teologowie, pastorowie chcą przedefiniować na nowo, dać definicję starym, utartym już schematom, twierdzeniom. I dlatego też tutaj jest nade wszystko atakowana instytucja małżeństwa. Małżeństwo jest obecnie definiowane bardzo liberalnie, bardzo czasami feministycznie. Odbiega to od kanonów Pisma Świętego. Już to nie jest związek mężczyzny i kobiety, ale to są tak zwane związki partnerskie. Naprawdę tutaj przechodzimy bardzo poważną rewolucję, ale ta rewolucja przede wszystkim, jeżeli popatrzymy trochę szerzej na to zagadnienie, jest to rewolucja związana z dążeniem szatana, który chce zniszczyć Kościół Boży. Chrystus powiedział, a bramy piekielne nie przemogą go. Chrystus z całej swojej mocy broni ten Kościół swój przed atakami szatana, powołuje mężów Bożych, którzy strzegą wejścia do kościoła, z czego bram, są strażnikami na strażnicy, ale szatan ma też i swoich popleczników, swoich, byśmy powiedzieli, nauczycieli, swoich mędrców, których też wysyła, aby jego wolę realizowali. I jest taka duża wrzawa, poważna wrzawa, której celem jest przede wszystkim, tak jak w poprzednim wykładzie mówiłem, odwrócenie wzroku. Chce szatan, abyśmy odwrócili wzrok od istotnych zagadnień. A istotne zagadnienie to jest w Księdze Apokalipsy list do Laodycei. Pozwolę sobie tutaj zacytować słowa znanej pisarki chrześcijańskiej z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, co ona powiedziała o ordynacji. Ja podpisuję się całkowicie pod jej słowami z uwagi na to, że kobieta ta była prowadzona przez Ducha Świętego. Wiele mądrych rzeczy przekazała nam i była niesamowicie utalentowana. Z jej dzieł, to jest świadectwa do Kościoła,
szósty tom, strona 444, oczywiście wydanie amerykańskie. Cytuję. Czy ty kiedykolwiek zakosztowałeś siły przyszłego świata? Czy ty spożywasz ciało i pijesz krew Syna Bożego? Więc chociaż pastoralne, czy też ministerialne, czy też księdza, ręce nie były położone na tobie w akcie ordynacji, lecz Chrystus położył swoje ręce na tobie i powiedział: ty jesteś moim świadkiem. I to było bardzo interesujące z uwagi na to, że wiele osób uważa ordynację za coś takiego wyjątkowego, ordynacja ludzka. Ordynacja przez ludzi, przez osób już konsekrowanych, osób już, którzy są ordynowani, oni dalej ordynują nowe osoby. Ta ordynacja wręcz spowszedniała. Przytoczę taki jeden przykład z mojego życia. Nie tak dawno spotkałem się z jednym z pastorów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i tak rozmawialiśmy o ordynacji. No tak trudno było mu wypowiedzieć swoje zdanie na ten temat. I on powiedział, no niedawno przewodniczący powiedział, żebym pojechał do jednej miejscowości, gdzie jest zbór adwentystów i tam ordynował starszą zboru na ten urząd. Idź, ordynuj ją na tej zasadzie. Tak więc kolejny cytat chcę tutaj przekazać z jednej wypowiedzi księdza. Jest taki film na YouTubie, Milczenie Kościoła, oblicze prawdy, gdzie dokonują się tam różne, nawet takie nieprzyjemne rzeczy. I kiedy ten ksiądz jest pod pewną taką presją z powodu swojego złego prowadzenia się, to on mówi takie znamienne słowa. Kiedy człowiek zostaje wyświęcony, zmienia się ontologicznie. Staje się jakby innym człowiekiem, innym bytem. Jakby stawał się innym gatunkiem człowieka, stojącym niewiele niżej od aniołów. No, słowa dosyć takie znamienne, które byśmy powiedzieli, że czasami niektórym osobom uderza woda sodowa do głowy, czy też władza uderza, zapominając, że przecież Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, mówi wyraźnie, jakie jest zadanie prowadzących Kościół. Jest tam przykład od pierwszego wiersza o prawdziwej wielkości. Zaprawdę powiadam wam, jeśli nie staniecie się i nie nawrócicie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmuje jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. I tam jest nawet mowa później o zgorszeniach, podobieństwo zgubionej owcy. Tak więc, tak jak Chrystus przyszedł, aby nam służono nam ludziom, aby służyć. Tak więc ordynacja czasami doprowadza ludzi do takiego przekonania, że ja mam tu teraz władzę, jestem namaszczony. Jestem ordynowany. Mają zaufanie do mnie i ja tutaj teraz rządzę. I proszę mi wierzyć, spotkałem się wiele razy autentycznie, nie ze służeniem, ale z rządzeniem. Ja mam tu klucze i otwieram komu chcę
i zamykam komu chcę. No oczywiście nie tak powinien wyglądać Kościół Boży. Tak więc obecnie przejdziemy do naszego wykładu, drugiej części dotyczącej właśnie ordynacji kobiet. Jakie istotne czynniki odgrywają znaczącą rolę w podejmowaniu przez Kościół decyzji o ordynowaniu kobiet na starszego zboru i pastora? Rozdział niniejszy nakreśli 7 zasadniczych kwestii wyłaniających się z centralnego zagadnienia. W każdym z przypadków rozgraniczymy rzeczywiste kwestie od fałszywych. Te ostatnie często zaciemniają nasze postrzeganie i nie pozwalają na przeanalizowanie sedna sprawy. W dalszej kolejności przejdziemy do pytań związanych z głównym zagadnieniem. I tutaj właśnie autor ma rację. Musimy mieć bardzo dobrą znajomość Pisma Świętego z uwagi na to, że możemy być tak zwani zapędzeni w kozi róg, możemy uwierzyć w fałszywą naukę z cudzysłowiem apostolską, jeszcze jak się dodaje, to jest apostolska nauka, to jest Boża nauka. Dlatego dobra znajomość Pisma Świętego, Pismo Święte jest tym mieczem, który potrafi dobrze przeanalizować dane poglądy. Pierwszy punkt, ordynacja. Czego nie dotyczy to zagadnienie? Nie dotyczy wykonywania biblijnie uzasadnionych czynności. Kwestia, czy ordynować kobiety na starszego zboru lub pastora, czy też nie, nie powinniśmy mylić z kwestią, czy mają, bądź też nie mają one prawa do legalnej aktywności. Kilka greckich słów użytych w Nowym Testamencie, przetłumaczony jako ordynować, znaczenie tego słowa wyraża się w czynnościach takich jak wybierać, mianować lub odłączać, oddzielać. Bazując na tych greckich słowach Nowego Testamentu, ordynację rozumiemy jako akt wybierania przez Kościół, mianowania i oddzielenia na zasadzie nakładania rąk pewnych osób mających za zadanie wykonywanie specyficznych funkcji z ramienia Kościoła. W wyniku ordynacji starsi zboru i pastorzy starają się autorytatywnie mianowani do głoszenia Ewangelii zbawienia. Poprzez ordynowanie w wyniku nałożenia rąk Kościół oddziela daną osobę i upoważnia starszego zboru i pastorów do przeciwstawiania się fałszywym naukom i fałszywym nauczycielom. Pierwszy list do Tymoteusza 1:3, 4 rozdział 1 wiersz, list do Tytusa 1 rozdział 9:10. I do stania na straży doktryn, które powierzone zostały powiernictwu Kościoła. Jako oficjalni reprezentanci Kościoła, ordynowani starsi zboru zakładają kościoły, służą jako przywódcy duchowni, zapewniają duchowy dobrobyt Kościołowi. Ellen White także uchwyciła biblijne znaczenie i ważność ordynacji. Biblijne uzasadnienie obrzędu dowodzi, że była to uznana forma desygnowania, czyli wyznaczania na wyznaczony urząd i uznanie autorytetu osoby go zajmującej. Tak więc przede wszystkim kwestia związana z aktywnością, a urzędem to są dwie różne. Każdy, bo tak by ktoś mógł sobie pomyśleć, że no, głoszenie Ewangelii to tylko jest dla osób ordynowanych. Oni są odłączeni do głoszenia Ewangelii, my nie możemy głosić Ewangelii. Z chwilą chrztu każdy z nas jest ordynowany przez samego Boga do bycia Jego dzieckiem, do zachowywania się w czystości zgodnie z Ewangelią, naśladowanie Jezusa Chrystusa, a w tym m.in. głoszenia słowa
Bożego. Odnośnie Pawła i Barnaby Ellen White napisała: zanim zostali wysłani jako misjonarze do pogańskiego świata, apostołowie ci, Barnaba i Paweł, zostali uroczyście poświęceni Bogu poprzez post, modlitwę i nałożenie rąk. Otrzymali oni zatem zborowe, kościelne zezwolenie, autoryzację, nie tylko aby nauczać prawdy, ale także aby dokonywać obrzędu chrztu i zakładać zbory, będąc obdarzeni zborowym, kościelnym autorytetem. Bóg przewidywał trudności, na jakie napotkają Jego słudzy, i po to, by ich praca nie doznała w wyniku tego szacunku, poinstruował zbór Kościół w swym objawieniu, aby ich oddzielić publicznie do pracy kaznodziejskiej. Ich ordynacja była publicznym uznaniem duchowego nominacji w celu niesienia poganom dobrej nowiny Ewangelii. I to jest chyba jest rzeczą najważniejszą. Głoszenie Ewangelii. Osoby, które są ordynowane, nie trzymają się kazalnicy, nie trzymają się zboru, nie trzymają się kościoła, gdzie wszyscy są już powiadomieni Słowa Bożego, ale idą dalej, idą do pogan, idą w środowisko, są oni na pierwszej linii. Ale tutaj czasami osobom ordynowanym chodzi o urząd, o władzę, tak tutaj nawet prawo zborowe kwalifikuje ich, władzę, a nie o naśladowanie Chrystusa w działalności ewangelizacyjnej. Zrozumienie, iż ordynacja, oddzielenie kogoś poprzez nałożenie rąk jest zborowym, kościelnym uznaniem i autorytatywnym desygnowaniem jednostki do wykonywania określonych funkcji dla Kościoła, sugeruje, że w granicach wyznaczonych przez Pismo Święte zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą zostać mianowani przez nałożenie rąk do wykonywania określonych funkcji. Kobiety, które pragną poświęcić część swego czasu na służbę dla Pana, powinny być wyznaczone do odwiedzenia chorych, opiekowania się młodzieżą i służenia zaspokojaniu potrzeb biednych. Powinny one zostać wyznaczone do tego zadania poprzez modlitwę i nałożenie rąk. W niektórych przypadkach mogą one potrzebować konsultacji z urzędnikami zborowymi lub pastorami, a jeśli są oddanymi kobietami pozostającymi w łączności z Bogiem, będą oni motorem dobra w zborze. Mimo że powyższe stwierdzenie jest często wyrywane z kontekstu i nadużywane w celu udowodnienia twierdzenia, iż Ellen White popierała ordynowanie kobiet na starszego zboru lub pastora w kościele, wskazuje ono na kompetencję kościoła do autoryzowania i nominowania wybranych osób przez akt poświęcenia, błogosławienia, nakładania rąk do wykonywania określonej funkcji zgodnie ze wskazówkami Biblii. Zbór Kościół może to uczynić zarówno wobec mężczyzn, jak i kobiet. Mam tutaj książkę zatytułowaną Posłannictwo Chrześcijan, wydawnictwo Znaki Czasu, wydana w roku 1980, i tutaj na stronie 32 bardzo wyraźnie czytamy. Nie zalecam, by niewiasty starały się o mandat wyborczy lub stanowisko kierownicze. Jednak mogą wiele uczynić jako misjonarki uczące prawdy systemem korespondencyjnym, rozpowszechniające literaturę, szukające prenumeratorów czasopism, zawierające uroczyste prawdy na obecny czas. Gdyby 20 niewiast pracowało tam, gdzie dzisiaj tylko jedna wykonuje swoją świętą misję pocieszenia, widzielibyśmy znacznie więcej nawróconych do prawdy. I tu jest właśnie całe sedno. Ellen White nie zaleca niewiastom, aby
chciały być w jakimś urzędzie, działały w jakimś urzędzie zborowym lub by zajmowały stanowisko kierownicze. Są tak zwane diakonise, czyli kobiety diakonki, które prowadzą pracę diakonów. I o diakonach Pismo Święte bardzo szeroko mówi. Ale idźmy dalej. W czym tkwi problem? Ponieważ zarówno mężczyźni, jak i kobiety poprzez akt poświęcenia, nakładania rąk, mogą zostać mianowani do wykonywania pewnej określonej funkcji. Kwestia ordynacji kobiet nie dotyczy tego, czy kobieta może, czy też nie może zostać ordynowana w taki sposób. Biblia, co potwierdza duch proroctwa, sugeruje, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą być mianowani do wykonywania określonych czynności w imieniu Kościoła. Zasadnicza kwestia, o jaką tu chodzi, to czy pośród wielu różnorodnych funkcji w Kościele kobiety mogą być mianowane poprzez ordynację do wykonywania funkcji kierowniczych starszego zboru lub pastora. Chodzi tu także o autorytatywne funkcje starszego czy pastora, zakładanie zborów, chrzczenie wierzących i duchowe troszczenie się o wiernych. Reasumując, kwestia adwentystycznej debaty nad ordynacją kobiet nie dotyczy samej ordynacji, lecz chodzi o funkcję, do jakiej jest się ordynowanym. Chodzi tu w szczególności o to, czy zbór może mianować, ordynować daną osobę, chodzi o kobietę, na męski urząd kierowniczy, przywódczy w domu lub starszego zboru czy pastora. Kwestia nie dotyczy służby kobiet, ale raczej sektora służby zdobywania dusz. Nie chodzi o to, czy kobieta jest w stanie przyjąć przywódcze odpowiedzialność małżonka lub starszego zboru, ale raczej o to, czy Biblia daje im na to przyzwolenie. I tak jak już poprzednio mówiłem, w Kościele zarysowuje się swego rodzaju taka ewolucja, która doprowadza do powolnego wypierania pewnych wersetów z Pisma Świętego, które mówią wyraźnie o roli mężczyzny w Kościele i roli kobiety w Kościele. Te role są bardzo jasno określone. Mam tutaj przed sobą książkę dla starszych zborów. Podręcznik dla starszych zborów. Wydane wydawnictwo Znaki Czasu 1998 roku. I tu na 46 stronie, gdzie są opisane kwalifikacje starszego zboru, trudno byłoby nam znaleźć określenie, które jest przez apostoła Pawła wręcz jedne z pierwszoplanowych określeń, mąż jednej żony. Co mamy za to? No, za to mamy tutaj piękny unik. Unik, który w punkcie kolejnym na 49 stronie, utrzymanie silnych rodzinnych więzi, według Biblii jednym z kryteriów oceny, czy dana osoba nadaje się na starszego zboru, jest jego sytuacja rodzinna. Starszy powinien być tym, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie wszelkiej uczciwości, bo jeśli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jak będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? I tu cytuję się pierwszy list do Tymoteusza, 3:4-5. No, 4-5. A gdzie są poprzednie wersety? Szanowny wydawco Znaków Czasu. No, może myślisz, że ludzie nie myślą, ale no, głęboko się mylisz. Ludzie też myślą i potrafią dobrze to wszystko przeanalizować.
Bo jeżeli w tak bardzo ważnym temacie, jak kwalifikacje starszego zboru, usuwa się 3 wersety z Pisma Świętego i rozpoczyna się od 4, no to troszeczkę pachnie mi zmianą przykazań Bożych, gdzie przeskakuje się i tam wręcz z nożyczkami wycina się pewne wersety. Tak więc pewien duch, zły duch, wkroczył. Pozwolę sobie przeczytać te brakujące wersety. 1 Tymoteusza, 3 rozdział i pierwsze 3 wersety. Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, niezadzierżysty, lecz łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz. No, 3 wersety usunięte i no, jak można to znaleźć w tych kwalifikacjach. Lecz szukajmy tych rzeczy. To, co Chrystus powiedział w Apokalipsie, mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Jezabel zwodzić moje sługi. My możemy być oskarżeni przez Chrystusa za to, że pozwalamy na pewną działalność. Ja na to nie pozwalam. Nie pozwalam, abyście, szanowni bracia i siostry z różnych poziomów, manipulowali Pismem Świętym. Obecnie Pismo Święte jest dostępne w rękach wszystkich ludzi. Dzieła Ellen White, różne dokumenty i tak dalej, ludzie są bardzo obecnie oczytani. Tak więc te manipulacje bardzo ładnie wychodzą. Wychodzą. I popatrzmy, i do czego one doprowadzają. Kolejna książka, no to jest jedna z takich ikon adwentystycznych. Zyskam się tom drugi, wydawnictwo Poselstwo Wyzwolenia Cieszyn, pierwszy akurat roku, i tam na stronie 258. Proszę bardzo. 258. Wybór starszych zboru. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza. Pozdrawiam cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem, takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące i tak dalej. Później jest szereg innych rad. Ellen White nie bawiła się, powiedział, w te gierki ukrywania, manipulowania Pismem Świętym. Była prorokiem Bożym, a prorok Boży mówi prawdę. Nie staje się publicznie poprawny politycznie, czy idąc z duchem czasów, czy w jakiejś innej formie, ale prorok Boży musi powiedzieć prawdę. Ma mówić prawdę, chociaż ta prawda może mieć ciężkie konsekwencje z tego tytułu. Drugi punkt. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Czego nie dotyczy ta sporna kwestia, to równości, poczucia wartości lub statusu. Kwestia dotycząca ordynowania kobiet jako starszych zboru i pastorów nie należy mylić z kwestią, czy kobieta i mężczyźni są sobie równi. Stanowisko Biblii w sprawie równości płci i kwestia poczucia wartości
Równość ontologiczna są wyraźnie nakreślone, a mianowicie wszystkie istoty ludzkie, zarówno mężczyźni i kobiety, jako stworzenia, jako grzesznicy, potrzebują zbawienia w Chrystusie. Jako ludzie powołani do tego samego przeznaczenia mają u Boga jednakowy status. Biblijny dowód na takie stanowisko wynika z tego, że po pierwsze, zarówno mężczyzna, jak i kobieta zostali stworzeni na obraz Boga. Dwa, obie płcie są zbawione przez Jezusa Chrystusa, gdyż w Chrystusie nie ma ani kobiety, ani mężczyzny. Trzy, obie płcie są dziedzicami łaski, to jest życie. W żadnym miejscu Biblia nie degeneruje kobiety do drugorzędnej klasy albo czyni mężczyzn lepszymi od kobiet. Kto twierdzi inaczej, ten błędnie interpretuje nauki biblijne i znieważa charakter miłującego Boga, który stworzył Ewę, aby była dla Adama pomocą, pasującym partnerem, czy też odpowiednią osobą dla niego. Ellen White jest w tej materii jednoznaczna. Gdy Bóg stworzył Ewę, jego projekt był taki, że miała być ona ani lepsza, ani gorsza od mężczyzny, ale we wszystkim miała być mu równa. W ramach tej równości, na co wskazują różnice pomiędzy mężczyzną i kobietą, zostali oni stworzeni, aby się nawzajem uzupełniać. Zatem ta komplementarna natura wskazuje na funkcjonalną różnicę między nimi. Kwestia ordynacji kobiet nie dotyczy zatem tego, czy kobieta i mężczyzna są sobie równi. Biblia, co potwierdza także duch proroctwa, rozstrzyga tę kwestię. Kobieta i mężczyzna są sobie równi. Żadne z nich nie jest lepsze od drugiego. Dotyczy tego ta kwestia. Sedno debaty dotyczy kwestii, czy równość kobiety i mężczyzn powoduje anulowanie różnic funkcjonalnych. A zatem, czy przy zachowaniu równości osób Biblia wyznacza rolę przywódczą, kierowniczą mężczyźnie, a zadanie wspierające kobiecie? Jeśli tak, czy to te nawzajem uzupełniające się role zostały ustalone przed czy też po upadku w grzech? Czy ten podział ma odmienne role, ogranicza się jedynie do środowiska domowego? Czy ma odniesienie także do kościoła? Jakie biblijne zasady panują w relacjach mężczyzna-kobieta? I to jest bardzo, bardzo ważne równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Kobiety i mężczyzny, mężczyźni są równouprawnieni. Jest równość. W Kościele Bożym, założonym przez Chrystusa, nie ma czegoś takiego jak nierówność. Ludzie wprowadzają nierówność. Tajne spotkania, mówią do niektórych braci i sióstr, proszę wyjść, my tu mamy własne obrady, jest tajne spotkanie, nie macie prawa przychodzić na nasze spotkania. Tu tworzy się nierówność. W Kościele Bożym wszyscy są braćmi, wszyscy są równi. I to, bym powiedział, jest największy problem do uregulowania w Kościele. Równość ludzi. Równość. Bo nawet w obecnej sytuacji, gdzie, bym powiedział, jeszcze nie ma tej ordynacji kobiet, jest wielka nierówność. Tak jak w folwarku zwierzęcym są równi i równiejsze. Tworzy się tak zwany folwark kościelny. Są równi wierzący, ale są jeszcze równiejsi. W Starym Testamencie, za czasów Mojżesza, kapłanami byli mężczyźni. To nie dawało jakiejś uprzywilejowanej roli dla mężczyzn, że mężczyzna teraz, on jest kapłanem i już tam piętro wyżej, tak czytałem tutaj, piętro wyżej, stoję nad kobietą. O, jestem ordynowany. Jestem kimś wyżej. No, wyżej tylko jest Bóg. Nie ma kogoś wyżej nad nami. I tak samo Mojżesz bardzo dobrze to rozumiał. Kiedy
W 19 rozdziale mówił o powszechnym kapłaństwie. O powszechnym. Jest królewskie kapłaństwo, obejmujące wszystkich ludzi. Jest równość, ale dla porządku, dla organizacji Bóg wyznaczył jedno pokolenie Lewiego, i to mężczyzn, do prowadzenia kościoła, świątyni. I z tym w Starym Testamencie nie mieli ludzie problemu. Ale teraz no, szatan atakuje. Trzeci punkt. Kobieta w służbie Ewangelii. Czego nie dotyczy ta kwestia? Nie dotyczy Bożego powołania kobiet do służby Ewangelii. Kwestia odnośnie tego, czy ordynować kobietę na starszego zboru i pastorów, czy też nie, nie należy mylić z tym, że kobiety powinny brać udział w służbie Ewangelii. Biblia wyraźnie naucza, iż kobiety z całą pewnością są powołane do pracy duszpasterskiej, tak samo jak mężczyźni. W Starym Testamencie kobiety brały udział w studiowaniu i nauczaniu prawa, zanosiły modlitwy i śluby do Boga, usługiwały, pełniły obowiązki duszpasterskie przy wejściu do namiotu zgromadzenia, usługiwały śpiewem w służbie świątynnej, angażowały się w profetyczne powołanie poprzez nawoływanie i prowadzenie. W tej ostatniej grupie wyróżniała się Debora, prorokini, która sądziła Izrael w tamtym czasie, a także Hulda, prorokini, u której Jozjasz, król i Hilkiasz, najwyższy kapłan, szukali duchowej rady. Nowy Testament przedstawia kobiety pełniące ważną rolę w służbie Ewangelii. Poza Marią i Martą były inne kobiety, wliczając to Joannę i Zuzannę, wspierające Jezusa własnymi środkami. Tabita posługiwała potrzebującym, inne kobiety, jak na przykład Lidia, Feba, Luis, wyróżniały się głoszeniem misji Kościoła. Wśród nich wiele osób było współpracownikami apostoła Pawła w głoszeniu. Pryscylla była dobrze wykształconą i zdolną instruktorką nowej wiary. Paweł nazwał Febę służebnicą Kościoła i pomoc dla wielu, także dla niego samego. Maria, Tryfena, Tryzora, Persyda, wszystkie one ciężko pracowały w Panu. Ewodia i Syntycha były kobietami, które dla Ewangelii razem ze mną walczyły. A także Junia, którą wraz z Pawłem, cierpiąc w więzieniu, otrzymywała wyróżnienie, pochwałę jako zaszczytne, znane między apostołami. Tutaj może zatrzymam się na chwileczkę na Juni, z uwagi na to, że bardzo często możemy się spotkać z tym określeniem, że Junia to była apostołka i tak dalej. I tutaj dokonuje się swego rodzaju takiej nieuczciwej zagrywki. List Rzymian 16:7, pozwolę sobie odczytać. List Rzymian 16:7. Pozdrówcie Andronika i Junię, rodaków moich i współwięźniów moich, którzy są zaszczytnie znani między apostołami, a którzy już przede mną byli chrześcijanami. Tutaj właśnie teologia protestancka, ta taka bardziej, bardzo liberalna, uważa, że Junia to jest kobieta, która była z apostołami i apostoł Paweł nazywa ją apostołką. Oczywiście nic takiego w Piśmie Świętym nie jest zapisane. I to wszystko przez jedną literkę, mianowicie S, literkę S. W oryginale
nie jest napisane Junia, tylko Junias. Junias. Junia, Junias, jest wielka różnica. Tak samo jak w grecki jest Kalias i Kalia. Są imiona, tak w języku polskim, Kazia, Kazik. Czyli bardzo zbliżone dźwiękowo do siebie, które powinniśmy umieć rozróżnić. Tak samo w języku greckim. Tam jest Junian, akuzatyw Junias. Junian. To jest Junian. Julian byśmy powiedzieli. Tu właśnie nawet słyszałem w telewizji taki wykład jednej pastorki ewangelickiej. Ona mówi, tu mamy w Biblii przykład. To jest Junia. Nie Junia, Junian. Tam nie, kto zna Grekę, może sobie zobaczyć Junian, Junias, nie Junia. Junian, Junias. No ale przejdźmy dalej. No nie takie jeszcze będziemy tutaj mieli skręty. Ellen White bardzo mocno zachęca kobiety do pracy duszpasterskiej. Niektóre kobiety powinny pracować w służbie Ewangelii. Pod wieloma względami mają one bowiem możliwość uczynić więcej dobra niż kaznodzieje, którzy zaniedbują odziedziczenie, odwiedzanie członków trzody pańskiej. Pan ma pracę do wykonania zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Zbawiciel ześle na te poświęcone kobiety światło swego oblicza i obdarzy je mocą przewyższającą moc mężczyzn. Mogą one wykonywać taką pracę w domach, jakie nie są w stanie wykonywać mężczyźni, pracę jaka dotrze do wewnętrznego ogniska rodzinnego. Mogą one zbliżyć się do serc tych, do których mężczyźni nie są w stanie dotrzeć. Ich praca jest potrzebna. Historia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i obecna praktyka odzwierciedlają biblijną prawdę, że kobiety rzeczywiście mają swoje miejsce w świadczeniu. Kwestia ordynacji kobiet nie dotyczy zatem tego, czy kobiety mogą pracować w służbie świadczenia. Biblia potwierdza radami ducha proroctwa, kobiety mogą pracować w dziele głoszenia Ewangelii. Czego zatem dotyczy ta kwestia? Rzeczywista kwestia dotyczy debaty nad tym, czy Pismo Święte dopuszcza kobietę do służby świadczenia w roli stróża lidera, do których to ról wzywani są ordynowani starsi zboru i pastorzy, czy Biblia nauczyła, że kobiety w służbie świadczenia mogą być ordynowane na starszych zboru i pastorów. I to jest bardzo, bardzo ciekawy temat, który niektórzy przeinaczają, że jest ordynowana i teraz ma specjalne jakieś kwalifikacje, specjalnie wyznaczona do działania, głoszenia Ewangelii. Z tym głoszeniem Ewangelii to jest naprawdę różnie. Nie ma czegoś takiego ograniczenia. Ja będę głosiła Ewangelii, jak będę ordynowana. O, proszę mnie ordynować, to namaścić, konsekrować, to ja będę teraz głosiła Ewangelii. Niektóre kobiety oczywiście zachowują się w ten sposób, że mają te różne tytuły, jeszcze mi brakuje jednego tytułu, ordynacji, że jestem ordynowana, piękne fotografie, później są umieszczone w gablotach, tu mamy ordynowaną na starszego zboru, czy ordynowaną pastorkę, śmieszna troszkę nazwa, pastorka, i tu jest naprawdę, cieszymy się, radujemy się. Ale czytaliśmy niedawno, że najważniejsza ordynacja, która się dokonuje w naszym umyśle, kiedy stwierdzimy, że Pan Bóg nas wybrał, że Jezus Chrystus cię wybrał, że Chrystus położył swoją rękę na twojej głowie i powiedział, ty jesteś moim świadkiem, ja cię wyznaczyłem, aby
Ty był moim świadkiem. Która ordynacja jest ważniejsza? Ta ludzka, że przez ludzi jestem ordynowany, czy ordynowana, czy ta, która dokonała się w naszym umyśle, kiedy przyjęliśmy Chrystusa jako swojego Zbawiciela i przyjęliśmy Jego zadanie, które w Ewangelii Mateusza, ostatni rozdział, 28, mamy tam podane. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. No, Pan Jezus nie nakładał rąk. Jest powiedziane, no, na dzieci kładł rąk. Apostołowie bardzo dobrze to rozumieli, że Chrystus złożył na nich odpowiedzialność. Nie przez włożenie rąk, ale przez słowa, które do nich przemówił. W Dziejach Apostolskich 1:8. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż pod krańce ziemi. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Chrystus daje im moc Ducha Świętego. I Duch Święty spoczął na nich w dniu Pięćdziesiątnicy. Spoczął. Nie przez położenie rąk kogokolwiek. Chrystusa nie było, apostołowie byli sami, byli równi wszyscy sobie. I to na 120 osób spoczął Duch Święty, który ich poprowadził w misji głoszenia Ewangelii. Jeżeli to dobrze zrozumiemy, jakie jest sedno ordynacji, że to nie jest jakiś taki powszechny, pospolity obrządek. No, jedź tam, ordynuj ją. O, ordynuj. O, kogo by tu ordynować? No, musimy napisać tam do Warszawy, czy też do Anglii, ile tam żeśmy zordynowali kobiet, ile mężczyzn, żeby to jakieś równe były proporcje. No, kogo, trzeba kogoś ordynować. Oczywiście Pan Bóg nie myśli takimi kategoriami, trzeba komuś donować. On pobudza nas. Oto ja jestem. Poślij mnie, Panie. Poślij mnie. Ja nie walczę o urząd jakiś w zborze. O urząd, a później, żebym był ordynowany i teraz jest to o stopień niższy od aniołów. Ojej, ojejku, wielki ordynowany Pan jestem. Ale ta ordynacja, która dokonuje się między mną a Chrystusem, która uczy mnie pokory, uczy mnie uniżoności, uczy mnie służenia ludziom, uczy mnie tego, że powinienem się uczyć, doskonalić swój warsztat, być miłym dla ludzi, a zarazem chronić Kościół Boży przed wszelkiego rodzaju dziwactwami, zwiedzeniami. Tak Chrystus też miał rózgę i powędzał tych, nie patrząc na to, czy komuś się to podoba, czy nie. Masz misję do spełnienia. Mogą być ciężkie czasy. Szatan atakuje Kościół. Lecz ta boska ordynacja daje ci prawo do występowania w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Będziesz się rozliczał przed samym Bogiem, nie przed zborem, nie przed swoimi przełożonymi. Będziesz się rozliczał przed Bogiem, nie przed człowiekiem. Bóg cię rozliczy z ordynacji, której
On cię ordynował. Bo wiele osób, które są przez ludzi ordynowani, oni już są tak zabiegani, zapracowani w swoich pracach i tak dalej, że nie mają już czasu na głoszenie Ewangelii. Ja uważam osobiście, że ordynacja jest podobna do namaszczenia w Starym Testamencie. Tam nie namaszczało się jakoś. W każdym mieście, w którym jest synagoga, jest przełożony synagogi, on musi być namaszczony, szybko, jak. No, musimy podzielić trochę kobiet, trochę mężczyzn ponamaszczać i tak dalej. Namaszczenie było czymś wyjątkowym. Bóg powoływał wyjątkowe osoby. Przekazywał to prorokom, idź i namaść tego człowieka. To nie była jakaś taka, można powiedzieć, taśmowa robota. No, mamy tu zgromadzonych dużo ordynowanych mężczyzn i kobiet. Jest głównie potrzeba misji, potrzeba kształtowania charakteru, nie dostarczania informacji. My dostarczamy informacje do sporu. Nie. Mamy kształtować, mamy przekazać poselstwo trójanielskie ludziom, przygotować ich na przyjście Chrystusa, żeby ludzie nie byli zaskoczeni. Będą mieli pretensje do nas. No, zajmowaliście się ordynacją, o, napisaliście grube to misko, 700 stron o ordynacji. A gdzie jest misja? Gdzie ratowanie świata? Gdzie pomoc potrzebującym? Te rzeczy zaniedbaliście. I bądźcie uważni, to mówię do przywódców lokalnych, czy krajowych, czy też międzynarodowych, będziecie odpowiadali przed Bogiem za waszą ordynację. Co robicie? Dlaczego wy koncentrujecie się na ordynacji, a nie na misji, na świadczeniu, na bycie podobnym do Chrystusa? To jest najważniejsze. I tak jak powiedziałem na początku, to jest zgiełk odwracający wzrok. Szum, który odwraca nasz wzrok od ważnych rzeczy. Ale dzięki Bogu wiem, że są ludzie bardzo pobożni, którzy nie dadzą się manipulować takimi wersetami. Nie dadzą się manipulować. Za czasów Chrystusa była manipulacja. Teraz jest manipulacja. I to są te smutne chwile, które wchodzą do Kościoła. Tak więc, reasumując nasze obecne spotkanie. Poważny temat. Możemy ten temat bardzo łatwo rozstrzygnąć na podstawie Pisma Świętego. Mamy tu jeszcze szereg rzeczy do przeanalizowania, różnych pytań z różnych książek. Dzisiaj na przykład kupiłem w wydawnictwie Apostolstwa Modlitwy w Krakowie na ulicy Kopernika. No, ładną książkę na temat feminizm, antyfeminizm kobiety w Kościele. Mają jeszcze tam trzy fantastyczne pozycje, które powolutku będziemy omawiali. I z drugiej strony się cieszę, że ten temat nie jest zakrywany przez różne środowiska, różne kościoły. Jest on studiowany. Dlatego też cieszymy, powinniśmy się cieszyć, że ten temat wałkujemy, ten temat studiujemy, że nie są nam te obce zagadnienia. Tak więc prośmy przede wszystkim Ducha Świętego, aby nas oświecił w naszym badaniu. I patrzmy na cel, cel naszej działalności. Po co to robisz? Jaki jest cel twojej działalności? Czy ty wiesz, co mówisz? Znasz Pismo Święte? Zastanów się nad tym głęboko. Polecam was opiece Boga Najwyższego. Niech Pan Bóg będzie z wami, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.